Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Na dole ekranu macie konkretne tematy, do których możecie przejść, ale oczywiście zapraszam Was, żebyście od samego początku do końca ze mną zostali i podyskutujemy sobie tutaj na kolejne ciekawe, zaproponowane przez Was zresztą pytania. Zapraszam. Małgorzata, droga Pani Joasiu, jakie jest Pani zdanie na temat okresowego ładowania węgli, a tym samym okresowego wychodzenia z ketozy? Czy jest to koniecznie? Na keto jestem od 1,5 roku i bardzo się czuję w tym stanie. Bardzo dobrze się czuję w tym stanie. To jest indywidualna sprawa. Uważam, że ładowanie węglowodanów nie jest niczym złym, jeżeli się z tym dobrze czujemy. I to jest coś, co możemy sprawdzić. I teraz to ładowanie przysłowiowe węglowodanów możemy robić na różne sposoby. Może to być jakby zaplanowane celowo, na przykład zjedzenie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, czasem raz na miesiąc, jakiejś porcji węglowodanów zazwyczaj wyższej niż 100 gramów, żeby rzeczywiście tą trzustkę uruchomić do działania, do wytworzenia większej ilości insuliny. I uważam, że ze względów zdrowotnych u osób, które mają uregulowane poziomy glikemii, może to być dobrym rozwiązaniem. Ale może też być dobrym rozwiązaniem pozostawanie w stanie ketozy, a na przykład robienie takiego dłuższego, czy na przykład kilkudniowego, czy paru tygodni, gdzie mamy zwiększoną ilość węglowodanów, bo na przykład wyjechaliśmy na wakacje, bo na przykład są święta i w tym czasie chcemy zjeść tych węglowodanów więcej i po prostu w takim okresowo czy sezonowo ładujemy te węglowodany, czyli wychodzimy ze stanu ketozy na jakiś czas. Są też osoby, które się fantastycznie czują przy niskich węglowodanach, a jak zaczynają jeść ich więcej, to nie czują już się tak dobrze i w takim wypadku też nie uważam, że jest to szkodliwe, żeby w tym stanie ketozy pozostawać cały czas, tylko znowu zawsze obserwujemy swoje objawy, co się dzieje, robimy sobie przynajmniej raz w roku po prostu badania kontrolne, chociażby morfologię i jeżeli wszystko tam jest w porządku i my się dobrze czujemy, to nie musimy oczywiście tych węglowodanów jakoś strasznie ładować. Natomiast pod kątem właśnie takiego jakby dania sygnału trzustce do produkcji insuliny, to jakby też wielu specjalistów twierdzi, że jest to dobra opcja. Natomiast jeżeli ktoś ma cukrzycę albo miał cukrzycę i teraz to jest gdzieś tam uregulowane i po zjedzeniu po prostu tych węglowodanów będzie usypiał i się będzie bardzo źle czuł, to nie uważam, że w takim przypadku my rzeczywiście powinniśmy dla zdrowia te węglowodany tak bardzo zwiększać, bo widocznie dana osoba po prostu nie znosi tego dobrze i lepiej jej będzie z tymi niskimi węglowodanami. Także no jest to naprawdę indywidualna kwestia. Myślę, że Pani Małgorzato, może Pani po prostu spróbować i sprawdzić. Być może teraz zbliżają się święta i to jest dobry czas na taki test. Ale jeżeli jakby ktoś nie chce tego robić, to ja też nie zmuszam. Z mojego doświadczenia pozostawanie dłuższe w stanie ketozy jest jak najbardziej ok. U mężczyzn to się sprawdza w większości przypadków fantastycznie, u kobiet zazwyczaj również też, ale czasem pod kątem jakby wsparcia hormonów warto te węglowodany zwiększać. Znowu, na przykład po menopauzie zazwyczaj kobiety już nie potrzebują tego ładowania tak bardzo jak przed, ale niektóre kobiety nawet przed nie potrzebują, a czasem po menopauzie potrzebują i jakby... Jak to sprawdzić? No po prostu obserwuję się, czy się na pewno dobrze czuję, czy wszystko jest dobrze. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to na przykład robię sobie takie ładowanie węglowodanów i patrzę, jak się czuję po tym i czy na przykład mi się to poprawiło. Bo nieraz jest tak, że ktoś mi zgłasza, że na przykład ma jakieś problemy z suchą skórę, czy zaczęły się sypać włosy, paznokcie, albo troszeczkę gorzej śpi. No tych rzeczy może być mnóstwo. Zazwyczaj właśnie gdzieś tam są związane z jakimiś zmianami hormonalnymi. I czasem się okazuje, że po takim nawet jednorazowym po prostu zwiększeniu węglowodanów albo zrobieniu tego jakoś cyklicznie raz na tydzień, 2-3, te problemy się wyciszają. No i to prawdopodobnie znaczy, że rzeczywiście te węglowodany możemy spożywać. Natomiast jeżeli chcemy, po prostu mamy na nie też ochotę i to jest jeszcze inna sprawa, czyli to taka jakby
łatwość, że tak powiem, wytrzymania w długim okresie czasu na keto, dlatego że gdzieś tam od czasu do czasu podnosimy sobie węgle, to też uważam, że to jest dobra strategia, bo jeżeli kogoś ma odpychać jakby ten niskowęglowodanowy tryb życia, dlatego że już nigdy nie zjem i tu sobie wstaw, co tam chcesz, to uważam, że właśnie lepiej jest do tego podejść w ten sposób, żeby od czasu do czasu pozwolić sobie na to, co lubimy, a co ma tych węglowodanów więcej, żeby na co dzień jednak pozostawać na przykład w stanie ketozy, jeżeli w tym stanie czujemy się zdecydowanie lepiej niż na węglowodanach. Także to też jest ta kwestia, taka, ten aspekt psychologiczny, który należy rozważyć. Maria Elżbieta, kolejne pytanie. A co jeśli przesadzi się z omega-6? Na co zaszkodzi ich nadmiar? Przede wszystkim tutaj chodzi nie o nadmiar kwasów omega-6, a o nierównowagę pomiędzy kwasami omega-6 a omega-3. Bo to jest mniej więcej tak, że tak jak u naszych przodków badania pokazują, że te kwasy omega-6, omega-3 kształtowały się, ich proporcja mniej więcej 1 do 1, mniej więcej na tym samym poziomie, albo 3 do 1 i to jest taka proporcja, którą się zaleca, czyli 3 na każde 3 kwasy omega-6, że tak powiem obrazowo, przypada jeden kwas omega-3, czyli jest troszkę więcej tych omega-6, ale ta proporcja to jest pomiędzy 1 do 1 a 3 do 1. I to jest optymalny stosunek tych kwasów, żeby jakby nie było za dużo na przykład prozapalnych, stanów zapalnych w naszym organizmie i takich czynników prozapalnych, które są. Ponieważ z natury kwasy omega-6 mają działanie prozapalne, a kwasy omega-3 działanie przeciwzapalne. Żeby było jasne, jedne i drugie są nam potrzebne, ale nadmiar kwasów omega-6 prowadzi do stanów zapalnych w organizmie. I na przykład to możemy widzieć przy zaostrzeniu się alergii, przy jakimś osłabionym samopoczuciu, przy powolnym rozwijaniu się pewnych chorób autoimmunizacyjnych. Nieraz to widać na skórze, jakieś wypryski, trądzik, tego typu problemy. To też może świadczyć bezpośrednio właśnie o tej nierównowadze, która jest powiązana z bardzo wieloma problemami. I dlatego też uważam, że powinniśmy suplementować wręcz kwasy omega-3, bo zazwyczaj je mamy w niedoborze, tran dobrej jakości chociażby. Jest to bardzo ważne, no i jednak unikać tych przetworzonych szczególnie olejów roślinnych, bo nie mówię, że każdy olej roślinny jest zły, bo na przykład olej z ogórecznika, z rokietnika to są fantastyczne oleje, ale tych prozapalnych typu słonecznikowy, rzepakowy, chociaż rzepakowy też nie ma aż tak dużo tych omega-6, ale po prostu staramy się jakby tutaj mieć to w równowadze. Bo też jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne czy choroby autoimmunizacyjne, czyli te, na które no, większość osób w pewnym momencie wreszcie umrze, to one się właśnie tym charakteryzują, że jest jakiś lekki stan zapalny, czasem nawet od dziecka i on sobie narasta, narasta, narasta i w pewnym momencie jest już tak mocny, że dopiero wtedy nagle się okazuje, że jesteśmy na coś chorzy, ale ta choroba się jakby rozwijała latami. I właśnie jeżeli zadbamy o to, żeby nie było zbyt wielu czynników prozapalnych, a żeby było więcej przeciwzapalnych, czyli między innymi zadbamy o równowagę kwasów omega-6, omega-3, to wtedy jakby no, przeciwdziałamy tym chorobom cywilizacyjnym, które no, niestety w dzisiejszym naszym społeczeństwie dotykają bardzo, bardzo wiele osób. Proszę Pani, podzieliła się swoim spostrzeżeniem. Jestem chyba jedyną osobą na świecie, która nie schudła na keto. 9 miesięcy ketozy potwierdzonej glukometrem i EFy. Posty kilkudziesięciogodzinne, codzienne spacery 1 godzina i nic. Jedyne co, to mi trądzik zniknął po 20 latach. Postanowiłam tutaj się troszeczkę tym tematem zająć, bo myślę, że jest bardzo istotny. Bo proszę Pani, nie jesteś jedyną osobą, która nie schudła na keto, uwierz mi. I zazwyczaj, ja znam bardzo dużo takich osób, ponieważ często jeżeli ktoś nie do końca sobie właśnie z keto radzi, na przykład trafia na moje filmy i te rady takie uniwersalne, które tutaj są na YouTubie moje czy też innych osób, nie pomagają mu w 100% i na przykład nie chudnie na keto, to właśnie wtedy się do mnie zgłasza po indywidualną poradę i najczęściej, jeżeli nie zawsze, jeżeli wystarczająco długo oczywiście gdzieś tam pracujemy i ta osoba rzeczywiście zastosuje się do tego, do czego jakby do pewnych zmian, które należy wprowadzić, to się na keto chudnie, bo to nie jest tak, że dieta keto to jest taka dieta cud, na której każdy od razu schudnie
bez względu na inne rzeczy. I keto musi być poprowadzone w odpowiedni sposób, to pierwsza rzecz. Dlatego też ja stworzyłam z jednej strony kurs Keto Start na keto adaptację, ale jest też drugi kurs Schudnij na keto o keto redukcji. I tam są inne trochę modele żywieniowe, oczywiście w oparciu o dietę ketogeniczną, ale jednak inny jadłospis, inne zalecenia zastosowane. Bo dla wielu osób sam proces keto adaptacji jest takim po prostu startem z redukcją wagi i działa fantastycznie. Jest takich osób bardzo wiele, ale jest też naprawdę wiele osób, którym sama ketoadaptacja nie wystarczy, żeby schudnąć. I wtedy trzeba załatwić też inne rzeczy. Oprócz delikatnej zmiany żywienia, o której już też mówiłam tutaj na kanale, więc możesz sobie jakby sprawdzić, co dokładnie, bo nie mamy na to aż tyle czasu, żeby tutaj dokładnie omawiać te różnice pomiędzy adaptacją a redukcją na keto, to mamy też bardzo wiele tematów innych, bo nasz metabolizm warunkuje to, czy chudniemy, i nasze hormony warunkują to, czy chudniemy. I to, czy mamy jakieś stany zapalne właśnie, czy jesteśmy ogólnie zdrowi, czy jesteśmy, nasz organizm jest w równowadze. Więc na przykład w kursie o redukcji jakby ja omawiam szczegółowo wszystkie te przypadki i wszystkie inne możliwości, które mogą hamować redukcję wagi. Czyli nie tylko dieta ketogeniczna, ale połączenie jej, jeżeli szczególnie dana osoba ma problem już dłuższy ze zrzucaniem wagi, połączenie tego wszystkiego razem, bo my jesteśmy naprawdę bardzo złożeni i to fantastycznie, ale dlatego też nieraz do danego tematu musimy podejść właśnie w taki bardziej, jeszcze bardziej kompleksowy sposób i naprawdę, uwierzcie mi, da się to zrobić. Łukasz. Dziękuję Pani Jasiu za recenzję. Czy mogłaby się Pani odnieść w Q&A krótko do porównania yerby i maczy? Drogi Łukaszu, uważam, że yerba i macza to obydwa te napary są bardzo korzystne dla zdrowia i w pierwszej kolejności warto się spróbować tak naprawdę najpierw i zdecydować, co nam bardziej smakuje, bo myślę, że znajdziemy zarówno fanów yerby, jak i fanów maczy. Ja lubię jedną i drugą i czasem piję jedną, czasem drugą. Był czas, że zdecydowanie więcej piłam yerby. Teraz akurat jest czas, że mam większą ochotę na maczę, więc to też się może zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o sam skład, to one mają podobne działanie. Obydwie mogą wspierać metabolizm, czyli jakby to bardzo fajnie brzmi, wspierać redukcję wagi. Obydwie mają przeciwutleniaczy bardzo dużo, więc mają takie działanie przeciwzapalne i pobudzające. Zarówno w yerbie i w maczy mamy kofeinę. W yerbie jej mamy troszkę więcej niż w maczy. Jeszcze więcej mamy w kawie oczywiście. Natomiast to oczywiście też zależy, jak mocną sobie robimy tą yerbę, jaka nam smakuje, jak mocną sobie robimy maczę. Według niektórych badań yerba ma więcej przeciwutleniaczy i polifenoli niż zielona herbata. Ale i ma troszkę inne składniki, jak chociażby teofilina i teobromina. Natomiast myślę, że dla mnie osobiście nie robi to jakiejś dużej różnicy i nie wybieram yerby jednego dnia, bo coś tam, a maczy drugiego dnia, bo coś tam, tylko bardziej traktuję obydwa te napary jako zdrowy dodatek do mojej jakby puli nawodnienia w ciągu dnia i po prostu piję to, na co mam ochotę. To, co ja chyba najbardziej odczuwam i o czym już Wam mówiłam właśnie w firmie odnośnie maczy, ona ma oprócz kofeiny teaninę i dzięki temu ma takie działanie pobudzające, czyli kofeina, ale też relaksujące i odprężające, czyli właśnie ta teanina. I dzięki temu dla mnie ona jest takim źródłem energii, nie działa tak jak kawa, tylko tak jakby pobudza i uspokaja jednocześnie. Natomiast yerba raczej nie ma tego efektu i działa właśnie podobnie jak kawa. Więc tutaj znowu można na sobie przetestować, co na kogo jak działa. Także tutaj już indywidualna kwestia, co komu bardziej pasuje, smakuje, ale uważam, że obydwa te napary naprawdę zasługują na naszą uwagę i warto jest z nich skorzystać. Dobrze, dziękuję Wam moi drodzy za dzisiejsze pytania. Zapraszam oczywiście za tydzień i do wtorkowych filmów i do tych, które już powstały, a których być może jeszcze ktoś nie obejrzał, bo naprawdę już całkiem sporo materiałów dotyczących keto i nie tylko jest tutaj na kanale, także korzystajcie. Dziękuję Wam, do zobaczenia, pozdrawiam, ciepło, cześć!